Witajcie z tej strony Skorpion, oto gra Diablo. Ostatnio tutaj ubiliśmy sobie trochę potworów. Idziemy dalej. Ubijać stwory. Okej, pokonaliśmy je. O, szkielet. Kaska, spoko. Przyda się. No, moim zdaniem postać jak na razie wygląda, w sensie nie wyglądowym, tylko tak w statystykach, tak jak widać, możliwie, aczkolwiek mogłoby być lepiej. Ważne, że mamy tutaj te odporności już spoko, jak na początek gry. Klasa zbroi jest trochę słaba. Atak taki możliwy. No i obrażenia też takie, powiedzmy, że do przyjęcia. Dobra, żyjemy dalej. Ole beczek. No chodźcie tu po kolei. No, z tej strony mnie próbowałeś wziąć, ziomek. Nic z tego. Nie chcę tych łachmanów. Okej. Teraz tak, ile nam brakuje do następnego levela? No, jeszcze trochę. Mam nadzieję, że w tym odcinku przejdziemy do poziomu 5. Lipa. No, troszkę was tu jest. Za mało? Okej. Zabawimy się trochę w maga. To nie jacyś tacy odporni. Ule mi obskoczyli tu. Żaden nie oberwał? Nie, jeden chociaż. Nie no, trochę jednak jestem za słabo. No co tam robisz? Z dwoma, trzema potworami jeszcze sobie daję radę, ale jak nagle przyjdzie 5-6, no to zaczyna być problem. Jakiś jeden się uchował. Cieniozwierz. Gdzie on uciekł? Co on tam kombinuje? O co? O, koks. No. O, odporny na ogień? Na błyskawice. Obrywa, ale jakieś takie słabe te błyskawice. Co by tu jeszcze wziąć? Może Inferno? A, ogień, no tak. To? Też nie.
O, jest mocny. Tylko, że na niego nie działa. Niestety. Dobra, idziemy fajtować. Obrywaj tam, no. Pulsujący pełzaczu. Jakiś twardziel z niego. O, kolejny przyszedł. Dostaliśmy broń, przynajmniej dla naszej klasy. Pozytywnie. A powoli takie schodki się zaczynają. Ale my lecimy dalej, nie przejmując się niczym. Ważne, żeby ubijać piekielne istoty. Dobra, tą część planszy mamy załatwioną. Tutaj też, to też. Tu możemy iść. Albo tu do góry. Pójdziemy sobie do góry. Hello. Szkieletorki. Coś wypadło? Co jest z wami? Amputator. Ciekawa nazwa. Ja chcę kolejny level. Tak więc stało się, że wybuchła wielka rewolucja. No nie, oni nam przeszkodzili. Ech. Nie dadzą poczytać ksiąg. Nawet takiemu komuś jak wojownik. Może teraz się uda? Tak więc stało się, że wybuchła wielka rewolucja. No nie, no... Goście... Dajcie mi spokój, chociaż na chwilę. Dobra, ubiję ich chociaż trochę. Może wtedy uda mi się przeczytać ową księgę. Próbujemy jeszcze raz. Tak więc stało się, że wybuchła wielka rewolucja w płonącym piekle. No nie, patrzcie. Ale są uparci. Nie, idę najpierw tam ubić wszystkich. Dobra, tu mamy z głowy. Tu drzwi. Teraz będziemy mogli na spokojnie, mam nadzieję, przeczytać księgę Mroczne Wygnanie. Tak więc stało się, że wybuchła wielka rewolucja w płonącym piekle, zwana Mrocznym Zesłaniem. Zła prze wcielenia zła obaliły trzy wielkie wcielenia zła i wygnały je w duchowej formie do Królestwa Śmiertelników. Demony Belial, pan kłamstwa, i Asmodan, pan grzechu, walczyli ze sobą o panowanie w piekle podczas nieobecności trzech braci. Wszyscy w piekle podzielili się pomiędzy Beliala i Asmodana, podczas gdy siły wysokich niebios dobijały się do bram piekła. No, ciekawa historia, trzeba przyznać. Przydałoby się udać zaraz do miasta.
Siema ziomy. Dawać mi to doświadczenie. I kolejny level. Co w sarkofagu? Nic. Prosta, długa droga. I to też nic, no. Jak już mówiłem, nie lubię takich elementów. No ale tak wylosowało. Bo nie wiem, czy wiecie. W ten sposób gra jest mniej więcej zbudowana, że za każdym razem, kiedy wchodzimy do gry, to po prostu mamy elementy losowe wprowadzone. Oczywiście nie we wszystko, tylko w niektóre. No, coś wypadło. Czy mi się tylko wydawało? Nieważne. No, trochę tutaj tych szkieletów przyszło. Taki mini komitet powitalny. I znowu mamy ściany. Pospolity zaułek. To jedynie, gdzie możemy teraz się udać. Zobaczmy. Wait a minute. To mamy do kolejnego tego, 5. poziomu. Czyli możemy się udać w tą stronę. Okej. O, maczuga była. Ale białe. To ja nie chcieć. Gdzie jesteście? Stwory. Są. Ale tylko dwa. Bynajmniej na razie. Szkielety. Jestem przeciążony. No to ja widzę. Czy uda nam się zrobić tak, żebyśmy mogli wziąć ten przedmiot? Chyba nie bardzo. Dobra. To robimy. Taki myk. Ale to za chwilę, jak ubijemy tego gościa cieniu zwierzę. Myk. Mamy tu chwilę spokoju. Hej, co ile mamy? O, troszkę. Więc idziemy zidentyfikować te przedmioty. Zostań na chwilę i posłuchaj. Może później. Zobaczmy, co nam dało. To już mieliśmy. Czyli tak, to pójdzie raczej do Żyda. To też. O, 10 do magii. To sobie zostawimy, będziemy mogli uczyć się czarów. Fajnie.
Co nam tu brakuje? Chyba zręczności, mi się wydaje. O tak. No to nie jest złe. Ale sobie na razie tutaj odstawimy. To pójdzie do Żyda. Co my tu mamy? Wchłania jedną, drugą obrażenie od pułapek. W sumie... Tu mamy obrony mniej. Ale tu daje nam 41% armora. Więc to też pójdzie do Żyda. Dobra. To już wiemy co i jak. Co mogę dla ciebie zrobić? Coś tam możesz. Dobra, naprawmy przedmioty. Co masz dla mnie? Coś fajnego? Nic w sumie. Może ta dzielna toga, ale nie wiem. Dobra, co dalej? Pójdziemy sobie do wiedźmy. Ogólnie gra nie jest za specjalnie długa. To już wam mogę teraz powiedzieć, że ma 16 poziomów. Aczkolwiek jak trafią nam się jakieś fajne losowe questy dodatkowe, to grę troszkę wydłuża. Wyczuwam duszę szukającą odpowiedzi. Co ty tu masz, kobieto? O, to możemy kupić. Bo będziemy mogli oczywiście wyuczyć się czaru. Uczymy. Pięknie. Wracamy się. Okej, ja myślę, że w tym miejscu odcineczek sobie zakończymy. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!